W rocznicę historii. Podcast wydawnictwa literackiego. Polska i Litwa w czasach Jagiellonów. Rozkwit renesansu, potęga militarna, zaawansowana europejska polityka dynastyczna, z drugiej strony wiele nierozwiązanych problemów, małostkowych decyzji i zwykłych zaniechań, które z czasem będą wykorzystywać czujne potęgi ościenne, Habsburgowie, Imperium Osmańskie, Moskwa czy zawsze groźni Krzyżacy. Jak ocenić dwa wieki panowania tej dynastii w Polsce? O tym porozmawiamy ze Sławomirem Leśniewskim, autorem książki Jagiellonowie, Złoto i Rdza, która w kwietniu ukazuje się nakładem wydawnictwa literackiego. Przed mikrofonem Tomasz Gregorczyk. Zapraszam na 16 odcinek podcastu Zwrotnice Historii. Panie Sławomirze, witam kolejny raz w podcaście Zwrotnice Historii. Tym razem będziemy mówić o Jagiellonach. Wyjątkowo spotykamy się jeszcze przedpremierowo w zasadzie, ale ja książkę już mam, proszę. No, robi na mnie wrażenie. Widziałem tylko w internecie. Jagiellonowie. Złoty wiek kultury polskiej, w ogóle państwowości polskiej w wieku XVI, wiek XV też przecież udany. Lista wielkich zwycięstw militarnych, osiągnięć kultury, największa ekspansja terytorialna, a tytuł pańskiej książki to Jagiellonowie, Złoto i Rdza. Oczywiście wszystkiego nie powiemy, nie będziemy tutaj zdradzać, no ale już z samego tytułu można wywnioskować, że pański stosunek do Jagiellonów nie jest absolutnie jednoznacznie przychylny, więc proponuję zrobić takie resume całego ich panowania, które przecież trwało mniej więcej 200 lat. Może zacznijmy, oddajmy im trochę sprawiedliwości. Zacznijmy od największego sukcesu. No, za taki chyba jest poczytywana Unia Polsko-Litewska. W każdym razie w takim powszechnym rozumieniu, zdaje się, tak to właśnie wygląda. Ja nie do końca bym się zgadzał z tego rodzaju podejściem, bo Unia Polsko-Litewska spowodowała, że punkt ciężkości dla państwa polskiego, dla korony polskiej przesunął się na wschód i na południowy wschód. Zaniedbano inne kierunki, zaniedbano Śląsk, zaniedbano Pomorze. Polska została poniekąd skazana na to, żeby wspierać Litwę w jej walce na wschodzie, wcześniej z Krzyżakami, później już z państwem moskiewskim, a potem z państwem carów. I tak to już miało być aż do końca istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli krótko mówiąc do wieku XVIII, kiedy były trzy rozbiory i Polska straciła niepodległość, byt państwowy przestała istnieć, została wymazana z mapy. Myślę, że Litwa najwięcej na tym skorzystała, w ogóle na kontakcie z Polską, na tym, że jej dynastia rodzima osiadła na krakowskim tronie. No to beneficjentem została Litwa w największym wymiarze. Polska przede wszystkim dawała. Oczywiście można powiedzieć, że potem powstały wielkie latyfundia, że Polacy rozsiedli się majątkami na wschodzie, że powstały państwa przednieprzańskie, zadnieprzańskie, oczywiście cała Ukraina, ale z tym się wiązało multum kłopotów oczywiście. I w następnych wiekach te kłopoty nadeszły. A nadeszły tak, że spowodowały wojny kozackie, spowodowały napaści innych państw. Musieliśmy bronić tego stanu posiadania. Powiem ciekawostkę, o ile Polska przed Unią 569 roku mieściła się w czołówce państw gospodarczo rozwiniętych, była na szóstym miejscu bodajże, są pewne wskaźniki obliczenia, które pozwalają to stwierdzić, profesor Wyczański na ten temat pisał, to po porozumieniu się z Litwą, to znaczy po powstaniu, jak to określono, jednego wspólnego narodu w 69 roku, spadła na miejsce 10-11. Krótko mówiąc, ta polska korona, Królestwo Polskie, które stanowiło 1/4 powiedzmy terytorium z grubsza całej Rzeczypospolitej, zostało sprowadzone do takiego właśnie poziomu razem z Litwą. Litwa to były pustki, Litwa to było niewielkie plemię w XIV wieku, które kilkadziesiąt tysięcy, sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi liczyło, potem zanotowało wielkie, wielkie, ekspansywne sukcesy na wschodzie, na południowym wschodzie. Dzięki temu, że Mongołowie oczywiście zniszczyli Ruś Kijowską, Litwa się rozrosła do niebywałych rozmiarów, ale to było państwo wydmuszka, bez siły, miało terytorium, nie miało siły. Polska dała tą siłę Litwie, także Litwa, jak twierdzę, była beneficjentem.
Ale to jest poczytywane za jeden z największych sukcesów, prawda, Jagiellonów. No dobrze, mówi pan, że Polska tutaj w tym związku więcej dawała niż brała, no ale przecież Litwa nie wzięła Polski siłą, prawda? Za każdym, de facto przecież, za każdym razem kolejny król z dynastii Jagiellonów był wybierany na tron Polski przez szlachtę polską. Nikt im nie kazał tego robić. To się nie odbywało bez problemów. Problemy były, oczywiście, bo to były od czasu właśnie Jadwigi Andegawenki tron Polski stał się tronem elekcyjnym. Dziedziczenie tronu wraz z nią przeminęło, prawda? Ona zmarła w 1399 roku, a potem królowie kolejni byli wybierani. No, kalkulacja oczywiście polityczna wchodziła w rachubę. Skoro Jagiełło tyle lat rządził do 1934 roku, do 1886, także szlachta polska, możni polscy doszli do wniosku, że nie należy przerywać tego związku, bo może być kłopot. Kłopot może wiązać się z tym, że zamiast partnera będziemy mieli przeciwnika. I rzeczywiście te stosunki polsko-litewskie kilka razy w czasie epoki jagiellońskiej zapachniały wojną. Między innymi wtedy, kiedy Kazimierz Jagiellończyk po śmierci swojego brata miał obejmować tron. Ta właściwie chybotliwa sytuacja nierównowagi trwała przez kilka lat, za czym on się zdecydował. Właściwie Polacy nawet byli chętni kogoś innego wybrać, jakiegoś piasta, ewentualnie kogoś z zachodu na swojego króla, no ale zwyciężyło to, że jednak kilkadziesiąt lat wspólnych wysiłków nie warto marnować. Jednak Kazimierz, który też w pewnym momencie troszeczkę odpuścił z tego twardego kursu, zszedł z niego, zdecydował się objąć tron. No, a potem były jeszcze różne sytuacje, na przykład w przededniu wojny z Krzyżakami, 13-letniej, też pachniało wojną. Litwini rościli sobie prawa do ziem, do których również Polacy chcieli się dostać. Podole, o Podlasie też wojny były właściwie i z Mazowszem, i na linii Polska-Litwa. No ale przede wszystkim te rejony południowo-wschodnie. Dlatego no, kilka razy ta Unia, która wielokrotnie dochodziła do związku, prawda? No bo my myślimy o Unii oczywiście z Krewy, właściwie z Lublina, potem o Unii Lubelskiej 569 roku, ale ona wielokrotnie jak gdyby była podtrzymywana, deklarowano wzajemne kontakty między sobą i ta Unia kilkakrotnie stanęła na skraju przepaści. Coś czuję, że tym Jagiellonom się dzisiaj dostanie bardziej niż myślałem. Jeden z największych sukcesów, czyli Unia Polsko-Litewska, pan interpretuje cały ten, no nie zdarzenie, proces jako w zasadzie porażkę, albo przynajmniej balast państwa polskiego, korony polskiej. Od strony politycznej, panie Tomku, tak właśnie to interpretuję. A przepraszam, że panu wchodzę w słowo. No, znam je pan z poprzednich książek. Ja mam pewne zwichnięcia. To zwichnięcie nazywa się Paweł Jasienica. Paweł Jasienica nie lubił Jagiellonów. Ja też za nimi za bardzo nie przepadam, aczkolwiek dostrzegam, że wielkie postaci oczywiście ten ród dał Polsce. No Kazimierz Jagiellończyk to jest wielka postać, uważam. Jagiełło, no tutaj mam ambiwalentne bardzo uczucia i opinie, oceny, jeżeli chodzi o jego postać. Lubię postać Olbrachta, bo to jest człowiek z krwi i kości. Także nie wszystkich potępiam. Niektórych lubię rzeczywiście, ale ogólny rozrachunek, ten historyczny, uważam, że jest bardziej na minus niż na plus. No tak, Paweł Jasienica sporo cierpkich słów wypowiedział, czy napisał o Zygmuncie Starym przede wszystkim. Nie mógł przeboleć tej utraty Śląska, czy w ogóle właściwie nie włączenia się takiego poważnego o walkę o Śląsk, a były przecież szanse, prawda? Ale zaciekawiło mnie to, co pan powiedział o Janie Olbrachcie. No to jak w końcu w powiedzeniu postać negatywna za króla Olbrachta wyginęła szlachta, a pan mówi, że to ciekawy król, ciekawa postać. Jak to z nim było? Ja w takim swoim osobistym rankingu Olbrachta stawiam koło kilku innych postaci historycznych. Koło Mieszka II, który został nazwany Gnuśnym. Olbrach został nazwany bodajże przez Bielskiego. Bielski to ukuł, chyba to powiedzenie, które już zostało w historii do tej pory, prawda? Włóczy się za tym królem niesprawiedliwie, bym powiedział, że za niego wyginęła szlachta. Ale w tym rzędzie takich postaci, które lubię i które porównuję w ten sposób, że historia z nimi postąpiła bardzo niesprawiedliwie i ludzie, i historycy, i badacze epoki, stawiam również chociażby Janusza Radziwiłła, chociażby Lubomirskiego, prawda, któremu Rokosz się wypomina, a nie mówi się o tym, co dobrego zrobił. Podobnie z Radziwiłłem. Olbracht. No Olbracht kilka lat był tylko królem, bodajże od 92 do 501 roku, 9 lat, niecałe 10.
przeminął. Niewielu ludzi o nim wie, słyszało, takich zwykłych czytelników, zjadaczy historii. No wie, że ta szlachta wyginęła, bo rzeczywiście w 1997 roku była ta nieszczęśliwa wyprawa na Bukowinę, Mołdawia, Bukowina i w gruncie rzeczy zamysł był wielki i piękny. Polacy mieli dojść do Morza Czarnego, mieli odzyskać porty czarnomorskie, mieli zadać cios Imperium Osmańskiemu, tylko że Olbracht na tą wyprawę poszedł sam, bo bracia mu nie dopomogli, bo Aleksander, jego młodszy brat z Litwy nie nadesłał posiłków, Władysław rządzący Węgrami, Czechami też nie nadesłał posiłków, a gospodarz mołdawski Stefan zdradził w gruncie rzeczy, zapewniał o czym innym, co innego zrobił, poszedł ręka w rękę z Turkami, no i doszło do nieszczęśliwego odwrotu spod Suczawy i bitwy w wąwozie w Lasach Bukowińskich. I tam rzeczywiście zginęło od 5 do 15 tysięcy żołnierzy. Była to duża porażka, ale nie była to klęska taka, jaką ją się przedstawia w historii. Tam szlachta cała nie wyginęła. Mało tego, część szlachty nie poszła na tą wyprawę i z tego powodu tą szlachtę mazowiecką, która sobie została w domach i przy żniwach, spotkały reperkusje. Wielu straciło majątki, wielu straciło szlachectwa. No i chyba dlatego taką złą prasę potem otrzymał i ma do tej pory Olbracht. Bo to był twardy władca, który wiedział, co z władzą należy robić i jak należy utrzymywać posłuch. Jagiellonowie nie wydali takich władców poza Kazimierzem Jagiellończykiem. Także ci dwaj to byli twardzi władcy, którym wiele rzeczy się udawało, aczkolwiek Olbrachtowi nie udała się wyprawa na południe do Mołdawii, no i niestety zapłacił bardzo złą prasą i wspomnieniem w historii. A ten kierunek południowy dla Jagiellonów chyba nie był zbyt szczęśliwy, Władysław Warneńczyk, ale zostawmy to. No, ważąc te za i przeciw w bilansie panowania Jagiellonów, popatrzmy na, i tutaj nawiążemy do jednej z pana poprzednich książek, czyli do Krzyżaków, na problem krzyżacki. Wielkie wojny, właściwie wszystkie zwycięskie, wielkie zwycięstwa, no i rozwiązali problem Krzyżaków? No, teoretycznie tak. O, tutaj z panem znów się nie zgodzę do końca. Wszystkie wojny wygrane, rzeczywiście. 410, potem Kolonowo, potem wojna głodowa, potem Jezioro Mełneńskie w 22, pokój, potem wojna 13-letnia, potem wojna 519-521. Rzeczywiście te wszystkie wojny teoretycznie zostały wygrane, tylko niestety w słabym stylu. Zaczynając od Jagiełły. Jagiełło mógł zlikwidować zakon krzyżacki po Grunwaldzie, rzeczywiście. To nie był przetrącony kręgosłup, ale to był ogromny cios militarny. I co zrobił? I wycofał się spod Malborka na chwilę przed jego zdobyciem. Ja już o tym pisałem, że to prawdopodobnie oczywiście taktyka była, strategia jagiellońska ich jako rodu, Jagiełły, Witolda, żeby nie zadawać śmiertelnego ciosu zakonowi i nie likwidować go, żeby utrzymać równowagę. Bo niepewna, niejasna po śmierci Jadwigi była przecież już wtedy sytuacja Jagiełły, potem był żonaty z Anną Cyleńską, ale nie miał potomka i być może tron by wrócił, prawda, do kogoś innego. Jagiellonowie by na to się nie utrzymali, musieli myśleć o przyszłości. Także być może Jagiełło tego ciosu Krzyżakom nie zadał, bo myślał o dynastii jagiellońskiej. O tym dużo pisałem w Krzyżakach między innymi. Wojna 13-letnia, no zaczęła się fatalnie. Kazimierz przegrał pierwszą bitwę wielką pod Chojnicami. Pospolite ruszenie no, dostało łupnia, jak to się mówi, strasznego. Właściwie odwrócony Grunwald tam zaszedł. Krzyżacy stracili bodajże 100 ludzi, polskie siły kilka tysięcy utraciły. Wojna 519-21 roku, toczona za Zygmunta Starego, no też się zakończyła połowicznym sukcesem. Do likwidacji zakonu nie doszło, a hołd z 525 roku, otrąbiony, ogłoszony wielkim sukcesem, przyniósł w gruncie rzeczy straszliwe konsekwencje. Państwo krzyżackie jako tako zostało zlikwidowane, ale narodziło się księstwo pruskie. Księstwo pruskie, które zaledwie po 90 kilku latach zamieniło się w Brandenburgię Prusy, bo dynaści jagiellońscy nie potrafili sobie z krzyżakami poradzić i ich następcy również. Batory potem dołożył cegiełkę, ale Zygmunt August, który się zgodził na to, żeby sukcesja przeszła w ręce Berlińczyków, kuzynów Hohenzollernów, potem jeszcze inni królowie, Zygmunt III, oni wszyscy doprowadzili do tego, że państwo krzyżackie w postaci Prus książęcych utrzymało się, a potem zamieniło się w Królestwo Pruskie w 701 roku. I kto najbardziej nam się przysłużył w czasie zaborów?
właśnie potomkowie tych Krzyżaków. No cóż, nie sposób z tym polemizować, ale może przejdźmy na pole, na którym historia będzie dla Jagiellonów trochę bardziej łaskawa, to znaczy historia kultury polskiej. No, temu nie da się zaprzeczyć. No, zawsze można zapytać, jaki był wkład samych monarchów, ale wiemy, że był. No, byli mecenasami kultury, ogólnie rzecz biorąc. O tak, temu nie mogę zaprzeczyć i nie śmiem zaprzeczyć i nie chcę tego zrobić. Rzeczywiście, to złoto, które w tytule mojej książki się pojawia, przede wszystkim odnosi się do postępu kulturalnego, cywilizacyjnego i do osiągnięć Jagiellonów na tym polu. Tu bez wątpienia. To byli wielcy mecenasi. Największym zapewne był ostatni z dynastii, Zygmunt August. Człowiek wszechstronnie wykształcony, chyba najbogatszy spośród Jagiellonów, który dosyć obficie sypał tym majątkiem swoim w celach właśnie związanych z mecenatem nad wieloma polskimi twórcami. Zygmunt August posługiwał się kilkoma językami, był świetnie wykształcony. Słynna jest jego biblioteka. Miał swoich rezydentów na zachodzie, w całej Europie, którzy kupowali dla niego książki. Do tej pory zachowało się bodajże 1307 woluminów. One osiągają bardzo wysokie ceny na różnych aukcjach albo w bezpośrednim obrocie pomiędzy kolekcjonerami. No i ta biblioteka była sławna. Za czasów Zygmunta Augusta do Polski trafiła kolekcja słynnego Erasma z Rotterdamu. Chyba Andrzej Frycz-Moczewski kupił tą całą kolekcję i ona została przewieziona do Polski. Rozwijali się twórcy, no cóż ja będę mówił, no chociażby Jan Kochanowski, sztandarowa postać, też czerpał z zasobów królewskich, dostawał pewne subsydia, dostawał pomoc. Byli wysyłani polscy studenci na zachód, do Włoch, do Francji, tam studiowali na tamtejszych uniwersytetach. Życie kulturalne kwitło za ostatnich Jagiellonów. Za Zygmunta Starego rozkwitł Kraków, Wawel. Wspaniałe wawelskie budowle na Wawelu, prawda, arrasy ściągane z zachodu przez niego, potem przez jego syna. Kraków stał się perłą i to perłą europejską, jeżeli chodzi o renesans w budownictwie, w architekturze. To wszystko rzeczywiście zawdzięczamy Jagiellonom i tak mi się wydaje, że może akurat na tym gruncie, na tej scenie położyli największe zasługi dla Polski i tego oczywiście nikt im nie odbierze, nikt im nie wytrze. To są rzeczy, które są widoczne do dnia dzisiejszego. Wystarczy pojechać na wycieczkę wawelską, zwiedzić Wawel, zwiedzić komnaty królewskie. Wszystko widać. Czyli znaleźliśmy przynajmniej jeden niepodważalny, mocny plus. A pomówmy trochę o polskim parlamentaryzmie, bo przecież czasy Jagiellonów to jego kolebka. Tyle, że tu chyba możemy założyć z góry, że ocena tego jest niejednoznaczna. To znaczy Jagiellonowie właściwie, możemy zapytać, na ile była to ich wina, że ten system, który był piękną ideą, no, doznał pewnego wynaturzenia bardzo szybko. No bo już wspomnieliśmy o tym. Tron de facto w Polsce był elekcyjny. Za każdym razem, kiedy kolejny Jagiellon był wybierany, mniej więcej upraszczając, tak ta historia się potoczyła. Szlachcie udawało się wymóc na królach kolejne ustępstwa. Później ten system przerodził się w to, co obserwowaliśmy w wieku już XVII, słabą władzę królewską. Europa poszła w zupełnie innym kierunku. No ale czy tutaj właściwie Jagiellonowie mieli coś do powiedzenia, czy po prostu nie byli w szponach tego mechanizmu, który osłabiał ich władzę za każdym razem? Bez wątpienia tak było. Oczywiście, że także byli w szponach. Byli pomiędzy młotem a kowadłem, tak można powiedzieć. Z jednej strony byli ci najmożniejsi, magnateria, ci, którzy najwięcej mogli. Z drugiej strony była grupa szlachty, prawda? Szlachty w Polsce było dużo, na Litwie może troszkę mniej, ale to była bardzo silna grupa. Natomiast stracili jak gdyby moment. Kazimierz Jagiellończyk chyba najbardziej twardo postępował i Olbracht. Wtedy się rodziło z Albrechta, prawda, z Aleksandra, ten dwuizbowy parlament, Sejm i Senat zamiast Rady Królewskiej. Była ta konstytucja Michilnowiza, Aleksandra Jagiellończyka w 505 roku w Radomiu, bliskim mojemu sercu. Jestem radomianinem z krwi i kości i zawsze, jeżeli mam okazję, to o Radomiu wspomnę. Ale rzeczywiście ta rozbieżność interesów powodowała tyle, że każdy ciągnął w swoją stronę. Magnaci chcieli jak więcej dla siebie, szlachta dla siebie. W tym wszystkim oczywiście zginęło mieszczaństwo. Te procesy osłabiające mieszczaństwo zaczęły się właśnie za Jagiellonów. Wcześniej mieszczaństwo cieszyło się niezłym mirem i
w Polsce, nawet tej dzielnicowej, były silne miasta. Za Jagiellonów niestety silne mieszczaństwo było tylko na Pomorzu. Paradoks polega na tym, że przejęto wraz z Pomorzem w 1966 roku na mocy pokoju toruńskiego kawał ziemi, gdzie były silne ośrodki miejskie. Ale poza Krakowem i jeszcze kilkoma innymi miastami, to tylko one były w Polsce, a później w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, silne. Miały własne samorządy, mogły coś więcej zrobić, wymusić. Miasta polskie były w cieniu. Chłopom żyło się całkiem nieźle do końca XV wieku. Potem zaczęła się degrengolada i ten spadek jak gdyby znaczenia tego stanu w takim rozumieniu, w jakim on wcześniej mógł trwać. To nie było złe życie. Potem dopiero chłopi zostali zrzuceni na margines. Co do samych Jagiellonów, myślę, że za mało energii było z ich strony, żeby coś zrobić z parlamentem, żeby system chociażby głosowań ulepszyć, usprawnić. Za Zygmunta Starego, ale przede wszystkim za Zygmunta Augusta były możliwości, żeby na przykład wprowadzić system większościowy, ale ci królowie byli bardziej mecenasami, lubili wygodne życie, rozglądali się za kobietami, jak Zygmunt August paradoksalnie nie miał dziecka, ale kobiet miał bardzo wiele, dziesiątki tych swoich sokołów, nie mówiąc już o żonach, o Barbarze Radziwiłłów, o dwóch Habsburżankach. Natomiast mniej czasu poświęcał i zapału sprawom politycznym. No i mieli taki bardzo brzydki sposób zachowania, to znaczy odkładanie problemów na później, przez to, że nie chcieli rozwikłać, nie chcieli rzucić na szale swojej energii, swojego czasu, żeby czegoś dokonać, powodowali to, że te problemy się nawarstwiały i było coraz więcej. No i w końcu zaczęły przytłaczać nie tylko Jagiellonów, ale późniejszych królów i cały system rządów w Polsce królewskim. I Zygmunta Augusta nazywano później dojutrkiem. Dojutrek, tak, do jutra. To było powiedzenie Zygmunta Augusta, który mówił, zapytany o coś, jak gdyby zmuszany do zrobienia czegoś, do jutra, później. Ten słynny ruch egzekucyjny, który kilkanaście lat przez Polskę się przetacza, od 1948 roku aż do końca lat 60., też nie został przez niego doprowadzony do końca. A można było bardzo wiele osiągnąć. Wtedy powstało Wojsko Kwarciane, czwarta część dochodów właśnie z królewszczyzn tych odzyskanych miała iść na wojsko, ale pieniądze gdzieś ginęły po drodze i właściwie zamiast kilkunastu tysięcy wojska, to tam było 1000-1500 żołnierzy w porywach do 6000. W Polsce tak to się odbywało. Niestety problemy na później były odkładane. Ostatnia rzecz i tutaj już chyba nie wymyślimy niczego specjalnie. Polityka dynastyczna. Owszem, Jagiellonowie rządzili nad połową Europy niemalże, nad tym, co dzisiaj nazywamy Europą Środkową, prawie całą. Litwa, Polska, Węgry, Czechy, oczywiście nie polscy królowie, no ale jednak dynastia Jagiellonów. No ale w ogólnym rozrachunku, ostatecznym rozrachunku przegrali zdecydowanie z Habsburgami. Z tym, że sytuacja taka, kiedy dynastia wygasa, ród wygasa, nie była niczym nowym, tak się zdarzało w historii Europy, w historii świata, ale w przypadku Jagiellonów chyba ta walka tak naprawdę została o Europę Środkową przegrana wcześniej, przed śmiercią Zygmunta Augusta. No tak, tak. Ona przegrana została po śmierci, praktycznie po śmierci Kazimierza Jagiellończyka. Kazimierz Jagiellończyk to był jedyny król z tej dynastii, który miał wiele dzieci. 6 synów i kilka córek. 2 tylko w dzieciństwie zmarły. Wszyscy inni dożyli wieku. Nie mówię, że późnego, no bo wiadomo, Aleksander i Olbrach wcześniej dosyć zmarli, ale to była gromada dzieci. U Habsburgów było to normą. W dynastii Jagiellonów niestety nie. No przykład Jagieły. On dopiero będąc już w wieku dosyć późnym, bo albo się urodził w 52, albo w 62, więc w 24 i w 26, kiedy, 7, kiedy na świat przyszli jego synowie, no to on był już dosyć dojrzałym mężczyzną, w tamtych czasach bardzo dojrzałym. No ale kilku Jagiellonów w ogóle dzieci nie miało. Żeby budować politykę dynastyczną, to trzeba mieć przede wszystkim dzieci, potomków, synów w tamtym czasie. Było takie powiedzenie o Habsburgach, że oni już w kołyskach zaręczali swoje dzieci, prawda? Czyli tą politykę dynastyczną budowali przez lata w sposób systematyczny. I rzeczywiście w pewnym momencie jak gdyby mackami ogarnęli ogromną część kontynentu. Wydawało się, że Jagiellonowie będą mogli również pokusić się o to, że będą pierwszą dynastią w Europie,
rzeczywiście mieli Polskę, mieli Litwę, mieli od 1471 roku Czechy po śmierci Jana Spadibradu i mieli potem w 90 roku po śmierci Macieja Korwina, syna słynnego Hunyadiego, mieli również Węgry. Ale to wszystko się rozleciało w 1526 roku, jak domek z kart. Wtedy była bitwa pod Mohaczem, zginął syn Władysława Ludwik i w gruncie rzeczy Jagiellonowie wrócili jak gdyby do koryta tego pierwotnego, czyli Polska i Litwa im pozostała. Olbracht, chwaliłem Olbrachtę, ale Olbracht nie miał dzieci, nie miał syna przede wszystkim, nie miał potomka, który by zasiadł na tronie po nim. Olbracht lubił się bawić, był mężczyzną od krwi i kości, był nieodrodnym synem swojej epoki, właściwie pasowałby do przedstawionego przez Machiavelliego wizerunku księcia współczesnego. Twardy, bezwzględny, kiedy trzeba było, ale nie zadbał o dzieci. Nie ożenił się. Chciał się ożenić, nie ożenił się, nie zdążył. Aleksander. Aleksander się ożenił z piękną Heleną ze wschodu, córką księcia moskiewskiego, ale też nie miał dzieci. Dzieci nie miał Zygmunt August, ten, który był ostatnim polskim władcą. Miał pierwszą żonę, miał drugą, Habsburżanki, miał Barbarę Radziwiłłną wcześniej, potem chciał się z Giżanką żenić, ostatnia jego kobieta, kochanka, ale dzieci nie miał. Jagiellonowie cierpieli na przypadłość, która trafiała się władcom tamtej epoki. Kilku dotknęła choroba weneryczna. Prawdopodobnie Zygmunta Augusta również, no ale Olbrachta też, to był ten problem. Jagiellonowie, wspaniała epoka, niejednoznaczna, ciekawa historycznie, opisał pan ją w książce Jagiellonowie, złoto i rdza. Więcej o tych ciekawych czasach w książce, a ja już zapraszam i słuchaczy i pana na kolejną rozmowę za tydzień albo za dwa tygodnie. Myślę, że kobiety czasów Jagiellonów. To będzie nasz temat, równie fascynujący i ciekawy jak ten. Dziękuję. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję za rozmowę. Sławomir Leśniewski, autor książki Jagiellonowie, Złoto i Rdza, był gościem 16 odcinka podcastu wydawnictwa literackiego Zwrotnice Historii. Jak zwykle prosimy o polubienia, komentarze, subskrypcje. Link do książki znajdą Państwo w opisie podcastu, a ja zapraszam Państwa na kolejne odcinki już wkrótce. Tomasz Gregorczyk, do usłyszenia. Zwrotnice Historii. Podcast wydawnictwa literackiego.